To jest wyjątkowa, wyjątkowa rola, wyjątkowa gratka dla każdej aktorki, żeby móc w jednej roli pokazać tyle różnych wcieleń kobiet. Maja jest taką femme fatale, która nieoczekiwanie się zjawia i równie nieoczekiwanie znika, zostawiając za sobą spustoszenie. Kiedy sobie myślałam o tej postaci, tak naprawdę też myślałam też o tym, żeby ona była też kobietą, więc też, żeby była równie też i ciepła i też miała takie tęsknoty. I to gdzieś było też zapisane w scenariuszu, bo każde jej pojawienie się na ekranie Mai jest inne. Ona się pokazuje jako właśnie femme fatale, pokazuje się jako taki demon seksu, jako urocza i bardzo ciepła dziewczyna, która próbuje porozmawiać ze swoim chłopakiem, ale też jako kobieta, która potrafi zawalczyć o swoją miłość i powiedzieć kategorycznie, co jest moje, to tego nie dotykaj. Ja uważam, że dzięki temu zawodowi mogę przeżyć cudze życie bez płacenia ceny za nie, więc jestem w idealnej sytuacji. Mogę zrobić to, czego ja sama, na co ja sama nie mogłabym sobie pozwolić. Przyznam szczerze, że sceny walki, gdzieś tam właśnie takie sceny kaskaderskie były dla mnie trudne, ponieważ boję się przemocy. To nie jest to, w czym się czuję bezpiecznie. Faktycznie, nieczęsto w życiu kobieta ma okazję w tak mocno obcesowy sposób traktować mężczyznę. Kiedy stanęłam na planie z Filipem Bobkiem twarzą w twarz, którego kocham, uwielbiam i cenię, nagle miałam go znokautować, sobie pomyślałam o tych milionach fanek, które mnie za chwilę znokautują mnie za to, że Filipowi spadł włos z głowy. I to rzeczywiście było dla mnie gdzieś tam takie stresujące. Z takich anegdot, jak przyszłam właśnie na plan, i to jest w ogóle dla mnie taki pierwszy film akcji, i wcześniej już miałam jakieś zajęcia na strzelnicy z chłopakami, właśnie kaskaderami, no ale generalnie nigdy wcześniej żadnej broni nie trzymałam, z pistoletami pneumatycznymi, pierwszy raz dopiero miałam do czynienia na strzelnicy. Pierwszy dzień na planie, ja już przebrana prawie jak Trinity z Matrixa, trzymam Gana i tylko Paweł Maszyński podchodzi do mnie i mówi: słuchaj, pierwszy raz w filmie akcji. Ja mówię: no, widać. No i później tak już zostało, że moim guru był Paweł Maszyński, który zawsze mi mówił, jak mam trzymać broń, jak mam się zachowywać jako twarda killerka. Nie zagrał tu Brad Pitt, to nie jest Pulp Fiction, to nie jest Matrix. W taki sposób reklamowany jest Weekend i mimo, że faktycznie nie jest, to jednak skojarzenia nasuwają się same. To miał być taki sznyt. Czarek oczywiście nie ma, znaczy ja nie powinnam się wypowiadać za Czarka, ale tak mi się wydaje, że to chyba to nie jest jego ambicją, żeby zostać polskim Quentinem Tarantino, tylko chciał po prostu wprowadzić inną jakość do polskiego kina, chciał pokazać coś innego, że inaczej można i że też można zrobić fajnie. Czarek też nam mówił o tym, że musicie być na to gotowi, że albo ten film ludzie pokochają, albo i was, albo powiedzą nie. Tutaj mówi się, że to był taki film naznaczony determinacją Czarka Pazury. To było odczuwalne na planie. Z Czarkiem jest tak. Wszyscy wiemy, jaki jest Czarek. Czarek jest uroczy, miły, sympatyczny i zdeterminowany. Bo od 3 lat nosił ten projekt w sobie. Już go chyba nakręcił zylion razy tutaj. I tak naprawdę on czekał na to z ustęsknieniem. Ja się śmiałam, jak wchodziłam na plan i mówię, no ładnie, teraz my wszystko zepsujemy. Czarek był bardzo cierpliwy i tak naprawdę też pozwolił wykreować też własne postaci nam, aktorom, ponieważ on kocha ludzi, kocha aktorów, kocha z nimi pracować. Rok 2010 i początek 2011, no, niewątpliwie należy do Małgosi Sochy. Twoja kariera nabrała nieprawdopodobnego rozpędu. Weekend, Och Karol 2 za chwilę, wcześniej Śniadanie do łóżka, serial Prosto Serce, Brzydula, zakończona olbrzymim sukcesem. No nic tylko się cieszyć. To jest też gdzieś tak, że na różne rzeczy trzeba sobie zapracować, na niektóre rzeczy trzeba doczekać, do niektórych rzeczy też trzeba dorosnąć. I cieszę się, że tak naprawdę gdzieś taki mój moment przyszedł już w takim momencie, kiedy ja jestem w stanie to docenić.
bo to jest też bardzo ważne, kiedy można to docenić, kiedy można to wykorzystać w taki sposób, jakby się chciało. I bardzo bym chciała świadomie gdzieś tam układać tą swoją karierę, ale też te propozycje, które dostaję, żeby one były przemyślane i różnorodne. Póki co mam dużo szczęścia, ponieważ rzeczywiście jestem obsadzana bardzo, bardzo różnie. Producenci, reżyserzy nie mają jakiegoś jednego wizerunku mojej osoby. Ja jestem, nawet ostatnio właśnie w Śniadaniu do łóżka zagrałam mamę w ogóle po raz pierwszy, z czego się bardzo cieszyłam, bo gdzieś nagle taki weszłam właśnie w inny target mam. Na koniec krótko o filmie Och, Karol 2, bo za chwilę też premiera. Koło tam grasz, no i jaki to jest film? No, też wiadomo, no, naznaczony jakąś legendą, tak, pierwowzoru. W Och, Karol 2 gram rolę Marysi. Marysia jest narzeczoną głównego bohatera. Film Och, Karol jest remake'iem znanej komedii Ilony Łebkowskiej. I to jest tylko, że ten współczesny Och, Karol jest historią dużo bardziej rozbudowaną też fabularnie. Nawet mieliśmy takie wrażenie, często rozmawiając o tym na planie, że tak naprawdę ta historia troszeczkę była na wyrost, jeżeli chodzi o tamte czasy, że tak naprawdę teraz ta historia dorosła do naszej współczesności. I ona będzie trochę taką, wydaje mi się, przestrogą dla wielu mężczyzn, którzy lawirują. Pozdrawiam serdecznie wszystkich widzów Orange.pl i zapraszam do kina.